W różnych miejscach na świecie już byłam, ale nie byłam nigdy w Afryce. Moim marzeniem było pojechać na safari. Lwy, słonie, a w oddali żyrafa. Jaka piękna, wysoka, największe, najwyższe zwierzę na świecie. Pomachała mam nawet uszkami. Pozdrawiamy z Ziemi Świętej, z Izraela. Piękna panorama, jest pustynia judzka, jadąc w stronę Jerozolimy, domki Beduinów, aż trudno uwierzyć, że ludzie tam mogą mieszkać, pole pasterzy, ze wzgórza w oddali widać meczet, widać stare miasto, widać drogę krzyżową, widać to co? Drzewa oliwne. Jesteśmy w Petersburgu. Położony jest na 42 wyspach, jest 300 mostów, przepiękne widoki, przepiękne zabytki, zachód słońca nad Leną, przepięknie. No i warto zwiedzić Ermitaż. Pozdrawiam wszystkich z Petersburga. Moim marzeniem było jeszcze, żeby tam wrócić, więc wróciłam. Tak się mi akurat w życiu ułożyło, że pozwolono mi, abym tam wróciła. Za pierwszym razem nie zwiedziłam wszystkiego, więc chciałabym wam podzielić się z takimi informacjami z wałów, które otaczają przepięknie miasto Dubrownik, a z drugiej strony można zobaczyć morze. Przepiękne morze w głębi, widać jak przypływają do portu statki. Słyszałam, że jest piękna jakaś studnia, której można się nasycić przy panującej tam wysokiej temperaturze, więc będę chciała na pewno wrócić, aby zobaczyć tą studnię i skorzystać z tej wody i napić się tej wody. Zapraszam wszystkich, ponieważ naprawdę warto to miejsce odwiedzić. Dziękuję bardzo. No za nami Kościół Mariacki i sukiennice. Z Krakowa pozdrawiamy, z Wawelu, z sukiennic. Oglądamy szopki krakowskie. No i pozdrawiam wszystkich uczestników naszej aktywnej Gilowice. Nie wyobrażam sobie życia bez telefonu. Jak wychodzę z domu, to przede wszystkim telefon musi być. Jest kontakt po prostu z dziećmi, ze znajomymi. Telefon to podstawa dzisiaj. Spotykamy się ze znajomymi. Wypełniamy sobie lukę, poznajemy nowe rzeczy, uczymy się. Te spotkania bardzo motywują i tak jak tu koleżanka powiedziała, że jest to świetne, żeby poznać innych ludzi, zaprzyjaźnić się nawet. Przyszłam tu ze względu na to, żeby się nauczyć więcej. Żeby poznać dokładnie smartfony, telefony, to co się nimi robi. W czasie, kiedy pracowałam, nie było na to czasu. Też posługiwaliśmy się programami komputerowymi, komputerem, ale na smartfony niestety nie było czasu. I to jest ten czas, kiedy możemy coś zrobić dla siebie. A oprócz tego jeszcze fajni ludzie. Uczymy się obsługi smartfona. Gonię za wnukami, że tak powiem, bo jak obserwuję, jak operują właśnie tabletami czy smartfonami, telefonami komórkowymi, to wstyd mnie czasem było, że nie potrafię tego tak opanować i dlatego bardzo się cieszę właśnie, że tu się mogę dużo rzeczy nauczyć i już mnie wnuk nie zaskoczy. Miło i przyjemnie i czeka się na te poniedziałki i wtorki. Miłe spotkania, mili ludzie, miła atmosfera. No, człowiek dobrze spędza czas. Chodzimy do perfekcji, umiemy obsługiwać telefon, umiemy robić zdjęcia, umiemy je wysyłać, umiemy je udostępniać, potrafimy się posługiwać nim, nawiązujemy kontakt. No może najwięcej wnukom i filmuję i zdjęcia robię i wrzucam. No człowiek się cieszy wnukami, wiadomo. Koleżance robiłam zdjęcia planem amerykańskim. Świat mi się podoba. To, co jest w przyrodzie, jest takie ulotne i to, żeby to zatrzymać i dobrze zrobić, to jest cudowne. Zdjęciem się można zachwycać. Jest to takie, że
przeżywa się to w inny sposób jakoś. Zimą odtworzyć letnie jakieś scenerie, ogród, czy kwiaty, czy coś. No cudowne to jest. Można żyć przy tym.